Nie zdajemy sobie nawet często sprawy, jak jest to pożyteczne dla mózgu. Mózg trenowany, y, można powiedzieć, że zwiększa swoje możliwości. On się również fizycznie zmienia. Im go mamy więcej, tym mówiąc obrazowo, neurony są lepiej odżywione. Partnerem odcinka jest Tutlo. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu nasz mózg rozbroimy dosłownie na czynniki pierwsze. Obalimy pewne mity dotyczące tego organu, będzie też o tym, jak poprawić jego pracę. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z doktorem Adamem Zemełką, psychoterapeutą, kognitywistą. W tym odcinku będzie konkurs, w którym do wygrania książki mojego rozmówcy. W sieci krążą informacje, że człowiek wykorzystuje około 10% możliwości mózgu. Pan jako kognitywista, neuropedagog chyba obali ten mit. Absolutnie tak. Akurat kwestia 10%, rzekomych 10% wykorzystywania naszych możliwości mózgowych jest jednym z najbardziej popularnych mitów dotyczących ludzkiego mózgu. I prawdę mówiąc, nie wiadomo skąd się ten mit wziął, ponieważ pokutuje w takiej pop psychologii czy pop neuronauce od bardzo wielu lat. Ale jest to oczywiście nieprawda. Wykorzystujemy cały mózg. Jakim dysponujemy, no chyba że doświadczyliśmy na przykład udaru niedokrwiennego albo wylewu i pewne części mózgu uległy obumarciu albo innych urazów fizycznych, no to co innego. Ale jeżeli mamy mózg zdrowy, a większość z nas na szczęście ma mózg zdrowy, to wykorzystujemy jego 100% po pierwsze powierzchni, chociaż nie jednocześnie, bo gdyby wszystkie neurony brały udział w każdym zadaniu, którego się podejmujemy, no to mózg by się usmażył, fizycznie by się usmażył. Natomiast wszystkie neurony. Pracują w określonym czasie, wykonując określone zadania. No i teraz, jeżeli chodzi o kwestię potencjału, bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale to nie chodzi o fizyczną strukturę mózgu, tylko o potencjał, że wykorzystujemy go niewiele, a moglibyśmy wykorzystywać bardziej. No to jest bardzo trudne do oszacowania, bo mówiąc o 10%, zakładamy, Chociaż często osoby, które ten mit powielają, chyba tego nie zakładają właśnie, ale należałoby założyć, że znamy 100%, no bo 10% jest jedną dziesiątą znanej nam całości. A skoro wykorzystywalibyśmy jedynie te 10%, to skąd mielibyśmy mieć wiedzę, czym jest owo 100%. To jest taki mit sprzeczny sam w sobie. Prawdą jest, że mamy ogromne możliwości poznawcze, intelektualne, pamięciowe mózgu. I pewnie wielu z nas mogłoby jeszcze więcej, na przykład więcej się nauczyć. Jeszcze nowych umiejętności, nabyć, ale to są kwestie zupełnie indywidualne. Więc tak, kwestia 10% to jest mit i należy go odrzucić. No właśnie, jak nauczyć się więcej? Wiem, że mózg składa się w 80% z wody, więc osoby, które na przykład mało piją, są zdecydowanie mniej produktywne. Zgodzi się pan? No kwestia picia rzeczywiście wpływa przede wszystkim tak, na, właśnie nawodnienia, bo słowo picie jest wieloznaczne w języku polskim, to prawda. Kwestia nawodnienia no, wpływa na taką naszą gospodarkę. Moglibyśmy powiedzieć w zakresie elektrolitów, w zakresie czynności komórkowej, aby komórki mogły dobrze pracować. Jest to oczywiście konieczne do tego, abyśmy mogli w miarę wydolnie wypełniać wszelkie takie zadania, które, którym się oddajemy. Natomiast dla mózgu, zakładając, że każdy powiedzmy w miarę spożywa regularnie płyny, no to dla mózgu będzie o wiele bardziej istotne w kontekście jego rozwoju oddawanie się jednak czynnościom intelektualnym, czyli takie trenowanie go. Czasami posługujemy się tą metaforą mózgu jako mięśnia. Mózg oczywiście nie jest mięśniem, bo nie jest to tkanka mięśniowa. Natomiast rzeczywiście podobieństwo do mięśni jest takie, że mózg trenowany można powiedzieć, że zwiększa swoje możliwości. On się również fizycznie zmienia. To jest jedno z takich najwspanialszych odkryć współczesnej neurobiologii, że możemy zmieniać nasz mózg nie tylko w zakresie jego funkcji, czyli na przykład nie tylko w takim zakresie, że pamiętamy więcej, uczymy się szybciej, kojarzymy lepiej, ale również w zakresie architektury mózgu, czyli jego fizycznej budowy. Bo jeżeli na przykład wyobrazimy sobie, że rozpoczynamy trenowanie jakiejś czynności, jakiejś aktywności, no to Połączenia mózgowe, które odpowiadają za nią, za to my, że ją realizujemy, będą z każdą powtórką systematycznie, no mówiąc wprost, grubieć, rozrastać się, fizycznie się zmieniać. Czasem stosuję taką metaforę. Nitek, takich malutkich nitek, które się dodaje jedna do drugiej. Możemy wyobrazić sobie, że jedna zwykła powtórka jakiejś czynności, zadania, to jedna cieniutka nitka podatna na zerwanie. Ale jeżeli tych nitek podokładamy więcej, więcej, więcej i z biegiem czasu tych powtórek naszych będzie jeszcze więcej i więcej, to z tych nitek powstanie gruba lina. A taką grubą, grubą linę bardzo trudno już przerwać. Możemy to porównać choćby do umiejętności, które nabyliśmy we wczesnym dzieciństwie jak jazda na rowerze. Można całą zimę nie jeździć rowerem, ale jeżeli na wiosnę rower wyciągamy z piwnicy i zaczynamy jeździć, to raczej nie mamy z tym problemu, bo jest to czynność tak utrwalona również w pamięci naszej, nazwijmy ją takiej motorycznej, że nie sposób właściwie tej umiejętności się pozbyć. W takim razie mógłby Pan nam powiedzieć, jakie ćwiczenia, jakie na przykład gry moglibyśmy zastosować, żeby poprawić pracę naszego mózgu. Ano, inna jeszcze rzecz, to faktycznie rozmaite takie gry, które nasz mózg trenują. To jest powiedzmy taka rzecz, którą możemy robić niezależnie od trenowania chociażby czy nowego sportu, czy gry na jakimś instrumencie. Bo jeżeli chcemy nabyć nowe umiejętności w jakimś zakresie, no to najlepiej oczywiście te umiejętności powtarzać, powielać, bo ta systematyczność i wielość powtórek sprawia, że one bardzo ładnie utrwalają się w architekturze naszego mózgu. Ale e, pani pytanie jest całkiem słuszne, bo na przykład poprzez rozmaite gry logiczne, gry intelektualne, poprzez krzyżówki, rebusy, sudoku, co tylko chcemy, naprawdę tutaj paleta jest nieograniczona. Wszelkie e, takie. Łamigłówki, gry, które zmuszają nas do myślenia, które nie są zbyt łatwe. Bo jak są zbyt łatwe, to mózg się nie wysila i wtedy faktycznie jego zaangażowanie jest znikome. Więc wszelkie ćwiczenia, które zmuszają nas do myślenia, są czymś, co pobudza mózg do pracy. A skoro go pobudza do pracy, to go trenuje. I następnie jego zdolności, chociażby do kojarzenia faktów, do zapamiętywania nowych danych, będą lepsze. Chyba też warto wykonywać ćwiczenia fizyczne, bo ja doczytałam się badań, że aktywność fizyczna zmniejsza od około 30% zachorowanie na Alzheimera. Tak, to jest bardzo możliwe, bo rzeczywiście aktywność fizyczna sprzyja na przykład wskaźnikowi takiemu, który nosi nazwę, może mało mówiącą, pozornie bdnf, to jest taki wskaźnik żywotności neuronów który występuje w mózgu. Im go mamy więcej, tym mówiąc obrazowo, neurony są lepiej odżywione trochę jak taka odżywka dla, dla naszych neuronów. Jeżeli mamy tego BDNF odpowiednią odpowiednią ilość, no to neurony są w dobrej kondycji i aktywność fizyczna temu bardzo sprzyja. Aktywność fizyczna sprzyja także ukrwieniu mózgu, jego natlenieniu. To jest no, doskonały taki lifting, tak jakbyśmy wysłali mózg do spa, jakby sobie był jakimś ludzikiem i udał się do spa, no to aktywność fizyczna jest tutaj bardzo ważna. Plus jeszcze. Aktywność fizyczna jest istotna na przykład w profilaktyce wybranych zaburzeń psychicznych. Mam na myśli na przykład zaburzenia depresyjne. Właśnie to, że mózg jest bardzo dobrze natleniony, odżywiony, ukrwiony, no jest takim czynnikiem prewencyjnym, że możemy w jakimś sensie budować swoją odporność psychiczną. Ludzki mózg też osiąga pełną dojrzałość w wieku około 25 lat. Czy to oznacza, że po tym czasie już nic nie zrobimy? A nie, zrobimy bardzo wiele. No i właśnie, badania z przełomu XX i XXI wieku mówią nam, że Kolejny mit dotyczący mózgu jest właśnie mitem, a mam na myśli taki mit, że z biegiem czasu wyłącznie tracimy neurony, a nowych nam nie przybywa. Nawet w języku potocznym utarło się takie powiedzenie, że no z czasem to już takich szarych komórek mamy mniej. No bo na neurony często się mówi szare komórki, bo one mają taką popielatą, popielaty kolor ciał komórkowych, czyli ich górnej części. Więc był taki mit, że rzeczywiście z biegiem czasu neuronów tylko ubywa, już nie przybywa i dlatego na starość tak kiepsko czasem z pamięcią. Prawda jest, że rzeczywiście mózg się starzeje, jego funkcje słabną, ale prawdą jest również to, że możemy... Troszeczkę przyhamować ten proces, ponieważ w toku naszego życia, właśnie, że pojawiają się nowe komórki mózgowe w ośrodku pamięci, mam na myśli hipokamp, który jest takim ośrodkiem pamięci. Więc w okolicach tego hipokampu, który jest głęboko w naszym mózgu ulokowany, ma taką podłużną postać, trochę jak muszla, wygląda taka wydłużona, mogą pojawiać się nowe neurony. I co sprzyja temu, że, on, że one się pojawiają? No, właśnie wysiłek intelektualny. Wysiłek intelektualny plus taka zupełna baza fizjologiczna, no niezbędna w ogóle dla organizmu, żeby dobrze funkcjonował, czyli. Organizm odżywiony, nawodniony, organizm dotleniony, organizm wypoczęty, no i mający jakikolwiek ruch jednak fizyczny. Takie pięć podstawowych rzeczy, niezbędnych dla zdrowia tak fizycznego, jak i psychicznego, mogą stanowić bazę, na której budujemy dalej. I na przykład czasami. Nielubiane przez młodzież i dzieci uczenie się pamięciowe. Na przykład, gdyby ktoś kazał nauczyć się jakiegoś długiego wiersza dziecku, to nie zdajemy sobie nawet często sprawy, jak jest to pożyteczne dla mózgu. No, właśnie wtedy najprawdopodobniej pobudzamy ten mózg do produkowania nowych neuronów, do tego, by komórki macierzyste zmieniały się, przeobrażały właśnie w neurony, i by te neurony mogły budować nasz ośrodek pamięci. Były takie ciekawe badania w roku 2000 równo w Londynie prowadzone na, ta na taksówkarzach, na londyńskich taksówkarzach, których zbadano tuż przed podjęciem bardzo długiego, no i wymagającego kursu z topografii Londynu. Musieli nauczyć się mnóstwa połączeń na pamięć. Zbadano ich mózgi przed i po roku bo w ciągu tego roku mieli taki właśnie intensywny trening, uczyli się i fizycznie, i hipokamp, który jest nie tylko ośrodkiem pamięci, ale także jest mózgowym GPS-em za to też była Nagroda Nobla. Kilka lat temu. Są tam tak zwane komórki miejsca, które pomagają nam się orientować w przestrzeni, właśnie. Właśnie hipokamp był grubszy, był fizycznie zmieniony no, na korzyść, bo większy, grubszy, aniżeli przed rozpoczęciem tego treningu, co pokazuje nam, że mamy wpływ na fizyczny kształt mózgu. To nawet czasem ciężko nam sobie wyobrazić, bo ktoś mógłby powiedzieć, no to zaraz, to możemy go rzeźbić jak z plasteliny, może aż tak bardzo nie. Ale troszeczkę jednak tak. Wpływamy na jego i architekturę, i funkcje. No, właśnie, o tym hipokampie trochę. On odpowiada za pamięć. Tak jak już Pan wspomniał, kobiety mają większy hipokamp. Czy to oznacza, że mają lepszą pamięć? Niekoniecznie. Akurat kwestie różnic anatomicznych między mózgiem męskim a kobiecym nie wpływają na, szczególnie na jego funkcje. One są naprawdę bardzo podobne. Też mówi się o tych różnicach w budowie układu emocji, że na przykład kobiety mają większą taką skłonność i chęć dzielenia się różnymi doświadczeniami werbalnie właśnie opowiadając o nich ze względu na bardziej rozbudowane ośrodki uczestniczące w procesach emocjonalnych ale to są jakieś zupełne niuanse mózg kobiecy jest delikatnie mniejszy niż mózg męski ale to wynika z całej anatomii no bo kobiety są drobniejsze niż mężczyźni i to w ogóle nie wpływa ujemnie na zdolności intelektualne czy poznawcze Każdego dnia człowiek doświadcza około 70 tysięcy różnych no, doświadczeń. I około 70% z nich to są doświadczenia pesymistyczne, samodestrukcyjne. Dlaczego tak się dzieje? Mamy do tego skłonność i to jest taka skłonność wbudowana w nas ewolucyjnie i miała ona mieć funkcję ochronną. To, że w ogóle rozpamiętujemy na przykład wydarzenia przykre, miało nas chronić przed tym, aby ich nie powielać. To było bardzo użyteczne, na przykład w czasach bardzo wczesnych, prehistorycznych na sawannie, kiedy czaiło się zagrożenie z wielu stron, trzeba było być uważnym, czujnym całym czas w takim stałym stanie pobudzenia, aby uniknąć na przykład bycia pożartym przez drapieżnika. Więc miało to swoją funkcję, ale w realiach, w których żyje nam się stosunkowo bezpiecznie. No bo część naszego tutaj ta nasza część świata właśnie no jest stosunkowo bezpieczna, mimo że mamy za granicą wojnę, no to jednak nie jest to wojna odbywająca się na naszym terytorium. Zatem w świecie, w którym nie toczy się wojna i nie ma nieustannego zagrożenia, bardzo wiele właściwości naszego mózgu y, są to właściwości, no takie powiedzielibyśmy nadwyraz, nadmiarowe, które niestety stały się y, takimi często narzędziami obosiecznymi, bo na przykład reagujemy niekiedy panicznie, w sytuacji, w której dzwoni do nas chociażby przełożony, zaraz sobie wyobrażamy, że coś niedobrego się stało, może jakiś błąd popełniliśmy, jakąś naganę otrzymamy, tylko że reakcja paniczna, czyli reakcja walki lub ucieczki, została po to wbudowana ewolucyjnie w nasz organizm, by uchronić nasze życie. A w sytuacji, w której dzwoni przełożony, nic temu życiu nie zagraża. A jednak tak reagujemy. Tak jakby coś nam potężnie miało zagrozić. I wynika to z tego, że postęp technologiczny i w ogóle postęp cywilizacyjny no zdecydowanie prędzej e, szybuje, rozwija się, idzie naprzód, aniżeli ewolucja, aniżeli biologiczne nasze wyposażenie. Zatem biologicznym naszym wyposażeniem jest mózg naszego przodka, sawany z około 40 tysięcy lat przed naszą erą. A żyjemy w realiach, no właśnie, roku 2023. To w jaki sposób zmienić te dane, żeby na przykład 70% to były myśli pozytywne? No tutaj jest szereg technik, których dostarcza m.in. terapia poznawczo-behawioralna, m.in. restrukturyzacje poznawcze, czyli takie na nowo reinterpretowanie. Naszych doświadczeń, tego, czego doświadczamy, tego, co nas spotyka. W takich kategoriach, czy rzeczywiście jest to coś niesamowicie zagrażającego, czy jest to coś, co nam służy, czy jest to coś, co chroni nasze życie i zdrowie, y, czy są to rzeczy oparte na faktach, racjonalne, czy może są to nasze wymysły. Mamy skłonność, mówimy jako ludzie, do popełniania tak zwanych błędów poznawczych, czyli różnych takich zniekształceń i naszych myśli, i naszych wyobrażeń o świecie, jak również naszych. Y, Wspomnień, naszych doświadczeń. No i wtedy faktycznie czasem bywa i tak, że rzeczy teoretycznie zupełnie obojętne, które nie powinny nam zbytnio szkodzić, urastają do rangi jakiegoś niezwykle wręcz traumatyzującego doświadczenia. Może to właśnie być spowodowane tym, że my to zniekształcamy w naszej głowie, w naszych myślach, że się posługujemy albo myśleniem czarno-białym, albo katastrofizujemy, że zaraz wszystko tak do sześcianu. Gdy chodzi o zagrożenie, albo nadmiernie umniejszamy niektórym rzeczom, może tym dobrym, może na, naszym sukcesom, może za bardzo umniejszamy, bagatelizujemy. Mówimy, że to tam każdy tak robi, prawda? Każdego na to stać. Więc warto poprzyglądać się swoim myślom, czy przypadkiem nie wkradły się w nie te mechanizmy błędów poznawczych, i kiedy nauczymy się je identyfikować, będzie nam znacznie łatwiej. Pozbyć się ich, zmienić swój sposób myślenia, jeżeli złapiemy się po raz kolejny i kolejny na tym, że oho, chyba wyolbrzymiam, chyba znowu katastrofizuję, przewiduję najczarniejszy scenariusz, a nie ma ku temu przesłanek. Kiedy po raz kolejny się na tym złapiemy, być może właśnie odkryjemy, że no można inaczej, że chyba już tak nie chcę, że chyba nawet już przestaje to czuć i też niewątpliwie odczujemy inną jakość no, naszego codziennego życia. Tak jak zapowiadałam na początku, mamy konkurs dla naszych widzów do wygrania Pana książki. A jakie jest zadanie konkursowe? No właśnie, zadanie konkursowe polega na tym, aby podzielić się w komentarzu swoimi sprawdzonymi sposobami na poprawianie sprawności. Mózgu. Czyli chodzi tutaj na przykład o poprawianie kojarzenia, zapamiętywania, utrzymywania koncentracji, uwagi i tak dalej. Jakie mamy sposoby na to, żeby troszkę lepiej ten nasz mózg na co dzień funkcjonował? I będzie Pan jurorem w tym konkursie. A z przyjemnością. Partnerem odcinka jest Tutlo. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.